Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Dzisiaj w studio Widmo jesteśmy razem z... Gimperem. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. Z Gimperem, z którym umawiamy się już któryś raz z kolei na jakieś wyzwanko. I wreszcie udało mi się go namówić, bo... Bo zgłodniał. Więc tak, dzisiaj będziemy jeść bez popijania. Tak, dzisiaj mamy takie wyzwanie, że zjemy 3,5 tysiąca kalorii z maka, ale bez popijania. Oto są i nasze zamówienia. Zobaczmy, co my tutaj dobrego... Ale cieplutkie jeszcze. Trochę temperatury zostało. Nie dajcie się zwieść, cola jest, żeby nas kusić. Lody są w zamrażarce. Dobra, więc mamy, uwagę, mamy ciasteczko sezonowe. O, będzie też a na tu później. Mam 3 razy średnie frytki. 3 razy średnie frytki. Ja się przyznam, że ja będę miał 30 kalorii mniej, bo z racji, że boję się warzyw, to mam bez warzyw wszystko. Więc jest cheeseburger, kurczak burger, 12 nuggetsów, McRoyal, rogalika. Ej! Nie jest dużo tego żarcia wcale. No nie jest dużo, najgorzej, jak że... jeszcze lody do tego weźmiemy? Nuggetsy łącznie 500, dwie paczki. McRoyal 500. Cheeseburger 300, kurczak burger 300. Frytki łącznie 1000, trzy paczki. Rogalik chyba 200, McFlurry 400. Ciastko ma 252 kalorie. 252 kalorie, więc jak sumujemy... Mamy 3502 chyba, jak liczyliśmy. Albo 3504, coś takiego. A są jeszcze sos jest do wliczenia, bo jego nie wliczaliśmy. Teoretycznie, tak, możemy. Jeszcze ważna będzie strategia, w jakiej kolejności to zjeść, żeby wiesz, dobrze to pomiksować, żeby się nie zamulić na starcie. Ja myślę, że do łyknięcia to jest. Jest, ja się boję trochę nuggetsów, one są dosyć suche i tego, że frytek mamy dużo, bo burgery mają, wiesz, te sosy i te mięsa są jeszcze takie mokre bardzo, tłuste. Więc to jest trochę prostsze. Dobra, czyli tak, 30 minut mamy, za napicie się coli, minutę. Damy jakąś karę, ale zobaczymy, jak będziemy się czuli w trakcie, bo być może to nie będzie konieczne. Dobra, gotowy? Jak zawsze. No to... sztućce w dłoń, nie mamy sztućców. 3, 4, start. Ry, jedziemy. Zimne frytki. Zimne, chłodne takie, to zdecydowanie. Ja myślałem, żeby bez keczupu brać, ale każdy sos jest na wagę złota, jak jesteśmy bez popijania. To jest to, że ja już bym się popił. Przyda. No, na start kolka. Byczku, idola. Dobra, to ja sobie od cheese'a zacznę, słuchaj. I te sosy słodko-kwaśne też się przydadzą, tak naprawdę. Dobra. Kto nie lubi maka w ogóle? Jak można nie lubić maka? Ciomeczki. Napiszcie, kto nie lubi maka. Przyznawać się. Najlepiej cheese'a, fryty i popić właśnie kolką. Pycha. I na deser McFlurry. Jakie są zawsze jedzenie, takie na czas, to nie zawsze tam popijają szybciutko, nie? Żeby dopchać. Ugniatają, w ogóle nie gryzą. No. Ej, a wiecie, że to zamówienie wcale nam dużo nie wyszło? No właśnie. 110 zł za całość. Zajebiście. No widzę, że frytki lecisz do końca na samym początku. Ja bym zostawił na koniec, bo frytki mam wrażenie, że co by się nie działo, to dopchasz. Jak masz taką bułę suchą na przykład dopchnąć sobie, to jest opór trudniej. Ja się boję tego croissanta. No przydałby się drugi keczup. Przydałby się, bo to ja sobie w słodko-kwaśnym maczam na przykład, nie? Nie ma lekko. A już to będzie super, jak będziemy tacy na żarci na maksa. I na koniec wjedzie McFlurry w nagrodę. Nie będzie gdzie zmieścić już. Nieważne. Na desery zawsze będzie wjeżdżać. Tak, na gerciory są zapychacze, dobre. Dobre, czyli mam się ich bać? No są suche bardzo, jak to najbardziej... Nie mogę się doczekać. Jeszcze ciepłe? Cheese mi na przykład o wiele lepiej wchodził. No bo jest tłuste jednak to mięsko na serek. O, zjadłeś frytki. Nie źle z popijaniem jeszcze. Popiłbym, ale jak mogę nie pić, to nie piję. To jest tak, poczekaj, frytki jedne, nuggetsy, cheese. No jest taki dobry obiad już. Royalek. Smutny royal, taki bez warzyw. Dobrze, że bez mięsa nie wziąłeś. Dobrze, kto zje więcej? I tak, ile mam tych warzyw tutaj? No tyle co ten, garścią rzucam jelo, nie? Tak, burgery są mokre, to ci robi mega dużo roboty. Chociaż buły to jest trudna sprawa, zdecydowanie. Bułka zapycha. Ona jeszcze się, jak ją połkniesz, to tutaj się zrobi taka, wiesz. No, ale powiem ci, teraz zaczynam doceniać, jakie przyjemne jest, jak jesteś taki zapchany tym żarciem i sobie weźmiesz taki zimnego właśnie zimny napoju. Łyczek. Tak, i trzy łyczki, tak wiesz, czujesz, jak ty to przepycha wszystko do żołądka i odblokowuje ci miejsce na nowe. No niestety nie mamy tego przywileju, aczkolwiek chuj. Patrz, jak mi tam wystawa. Oglądają nas jak zwierzęta w klatce. A to są sępy, bo oni zawsze liczą, że coś zostanie po planie. Właśnie powinniśmy im zagrać na nosie. Tam reżyserkę mamy. I zjeść. Widzę, że ty jesteś wprawiony w bojach w ogóle, wiesz. Dlaczego? Lepsze tempo masz? Mam wrażenie, nie widać po tobie nic w ogóle, żeby ci jakoś ruszyło. Ja myślę, że jak zjemy całość,
to później już tak naprawdę będą się liczyły bardziej timing. Więc jeżeli zjemy obaj wszystko, no to mi się wydaje, że na czas ty wygrasz, nie? Ale tak bardziej klasycznie, nie wiem, że kanapka, fryty. No właśnie ja zawsze jak jem, to najpierw frytki, później kanapka. Ta? Za każdym razem. No coś ty. Przegryzanie kanapki frytami to jest najlepsza rzecz świata. Czy nie pójdę do tego. Bo tak, że sobie smak cały czas odświeżasz. Ja tak samo jak słodycze jem, to najlepiej jest ci psami. Sali imbir. A na zmianę słodkie, słone, słodkie, słone. Co ten trening jeszcze dzisiaj? Ja to nie jest tak, że nie powinno się ćwiczyć z pełnym brzuchem? No z pełnym nie, ale ja nie pojadę od razu teraz. 3-4 godzinki, półtorej godzinki. Półtorej godzinki? No. Jezu, ja to byłbym na żarty cały czas. Czyli została szóstka nuggetsów, ciacho, kurczak. No, fryty se dojem. Byku, ty masz już tutaj, kończysz royala, ciacho. I masz flary już, nie? A, regalik jeszcze. A ja nie jestem dobry do jedzenia do czasu. Ja tak jem normalnie, to wiesz, ja zawsze jadłem szybciej od kolegów, bo co tak Znaczy ja generalnie też jem zawsze szybciej od kolegów, tylko potem zawsze jak się zmierzam z kimś, to tak naprawdę szybko je, no to się okazuje, że to jest inna skala, nie? A jak tak pojem, to zawsze katar mam. Ale bym popił. Ty to moje, żartowałem. Żartowałem. Nie, zamyśliłem się, czy to na pewno nie ten, nie twoje. Przez to, że nie popijamy, mam wrażenie, jakby to jedzenie gdzieś tutaj wyżej stało. Tutaj, no. I że ci nie dobija do dna, wiesz co chodzi. I to jest takie strasznie dziwne uczucie, że nie możesz powietrza wziąć, nie? Jest się takim zapchanym. Przepijanie jest ważne. Jest w życiu, przydaje się. Że niektórzy mówią, że nie powinno się pić w trakcie jedzenia, tylko pół szklanki przed, pół szklanki po, pół godziny. No i w ogóle... To niech tak popija. Ale po dzisiejszym materiale ja już wiem, że nie warto wierzyć w tego typu rzeczy. Ludziom z internetu. 11 minut, ty. Nie jest zły czas. Przydałbyś jakiś dżem. Albo Nutella do środka. Ale jak zjemy, to zerujemy kolkę. O, na wiwat. Oj, byczku. Jak amarena. Że po tobie nic nie widać jeszcze. Ja już jestem taki... Ile mi zostało kolorii? 300, 600, 800. Czyli 2700 na liczniku. A nie, jeszcze rogan. Krosant. 2500 na liczniku. Czy lody weźmiemy już? To lody poprosimy już, no. Po robocie masz, lody jeszcze tylko. To lody to już nalajcie, żołądek deserowy. Nie da dużo. Myślałem, że będzie ciężej zjeść te 3 bułka. Tak? Ostatnie podrygi. O Jezu, Iwa, jesteś cudowna. A wolno mi lody zjeść, jak jeszcze nie skończyłem reszty? Ten jest. Ej, lody otwierają nowy rozdział w ogóle. Zimno w usta. Zęby. I odświeżać tak trochę. Dobra, więc trochę przeczytowałem. Sobie potrzymałem w ustach, żeby się lekko rozpuściły. I to trochę pomogło, ale powiem ci, że już... Ciężko oporowo z tym będzie. Bo jak ty się czujesz właśnie po tym? No właśnie nie jest najgorzej, powiem ci. Nuggetsa sobie żadnego nie zostawiłem. Nuggetsy z lodami, wiesz jakie są dobre? Nie wiem. Ja to od Mandzia na mniej więcej podpatrzyłem, bo top komentarze były, czemu Mandzio macza nuggetsa w lodzie, w ogóle o co chodzi? Ale są pyszniutkie, nie? No to przyjacielu. Ja już o honor tylko gram w takim razie. Po robocie. O nie, i będziesz mógł się kolki napić, ja będę musiał na to patrzeć. Mogę terroryzować. Terroryzować, no. Patrz, zrobię tak. Och, jeszcze to jest takie mokre na tym kubeczku. Co za chuj. Nie, to nie rusza. Nie? Mszczą się słabi ludzie i w ten sposób używają na słabszych. Prawdziwy mentor, silniejszy w czymś, wspierałby, zamiast się mścić. Niestety to pokazuje klasę człowieka. Dobrze, że mogę to wyciąć w każdej chwili. Możesz, to prawda. Poszły fryty. No zobacz ile. Już tak niedużo. Przyjemnie dopycha, nie? Do dna żołądka. No już mam... Teraz mógłbym twoje zjeść. Ale taka propo, gdyby nie to, że nie mam popitki, to powiem ci... 3000 kalorii smaka to nie jest wcale aż tak dużo. To jakaś kara, jak nie zjem całości. A nie zjesz? No to 9 minut jeszcze. No to możemy zobaczyć, ile zjem przez te 9 minut. Jaką karę? Jak będą moje sosy, to zerujesz ten najostrzejszy. O nie, byczku, ojojoj. Ale twoje sosy pewnie będą skurwole tak samo. Ile, najmocniejszy ile będzie miał skurwoli? Ostatnie chcę z 6 baniek zrobić. Kozak, to jest... Całą butelkę mogę wyzerować. Tego ostatniego, to będzie... Będzie stosik. Nie wiem co. Wiesz co jest najlepsze? Jestem na żarty jak świnia, ale lody... Zawsze, no, zawsze jest miejsce. Zawsze jest miejsce. 7 minut zostało. Spoko, no to dopkamy kalorii, ile się uda. Ale pod trójkę będę. A gdybyś jeszcze podali z 500. Ja bym zjadł to, co masz tutaj. Potwór.
Nie przychodźcie do niego na krosy. Ja już popiłem. A my wzięliśmy normalną kolę, nie zero. Nie mam pojęcia. A nie wiem nawet, wiesz? Dietetyczną kolę do tego. Dietetyczną kolę do tego, bo na diecie. Dobra, napij się, pozwalam. Nie będziemy odejmować czasu. Honor. Dawaj. Honor, honor, honor. Do 30 minuty jadę, ile się uda. Dobra, popiję. Bo się zacząłem dusić. No ale to spróbuj dopchnąć, ile możesz. Czekaj, bo przebiło mi to wszystko do żołądka. Zawsze jak odbekniesz, to jest taki... Zbudujesz miejsce od razu. O! No już, wszystko po robocie. Oj, byczku. No i zobacz, jak ładnie. Za mamusię, za tatusia. Jakbyśmy tak policzyli tak realnie teraz, ile poszło bez tego? Ile bez popijania praktycznie? To no, u ciebie jest całość? U mnie byśmy policzyli 2800, 2900. Zapotrzebowanie kaloryczne na cały dzień zaliczone. No i warto dodać, ja jestem już po dwóch posiłkach, po śniadanku i drugim. A ja jestem właśnie przed bardzo długą drzemką, która będzie najprzyjemniejszą drzemką w moim życiu. Ja też właśnie wracam do domu i też tak walnę. Drzemkę i potem na trening najlepiej. I potem na trening, wszystko. Tak. No, no albo rowerek. Godzinkę się. Dwie godzinki i na rowerek może być spoko, żeby sobie pojeździć po czymś takim. Nie wiem, czy chciałbym gnieść swój brzuch. Nie? Wolę wszystko na stojące ławki, nawet nie będę wszystko. Słusznie, słusznie. No, patrz. Ale lody się zawsze dopchną. Jeszcze dwie minutki. No to jeszcze możesz dopchnąć. No takie poczucie, że wiesz, że jeżeli to już jest po pizzę, to jest taki trochę słabo, słabo. Finito. Bardzo dobra rywalizacja. Dziękuję za zaproszenie. Było super. Możecie dać znać, czy honor w miarę obroniony przy nim, no. Znaczy, cieszę się, że na początku chociaż w miarę dotrzymywałem. I było bardzo dobrze. Ja czułem, że cały czas gdzieś tam idziemy. No na początku, ale powiesz co, jak frytki już zerwałeś, to była dobra decyzja, że wziąłeś frytki. Frytki były najgorszym, co mogło być na sam koniec. Tak, dobrze, że je wziąłeś na ciepło, ja tego nie przekminiłem, że temperatura będzie spadać. I co? Jak to co? Zapraszamy na rewanż na kanale. A, no właśnie, będziemy robić, słuchajcie, 5000 kalorii w słodyczach. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Może trochę lepiej. 5000, ale się zalepimy tą czekoladą. Piankami, marshmallow, będzie dużo fajnych rzeczy, także wpadajcie, subujcie też Maksyma, subujcie mnie, subujcie wszystkich dobrych ludzi i co? I możecie zostawić jeszcze propozycję z wyzwaniem dla mnie w komentarzu. No, i wpadajcie. Ja się podejmuję wszystkiego, także dla mnie możecie zostawić. A, dawajcie propozycję, kogo ma zaprosić na te wyzwanie. Dotknij sobie, jaką to ma ta konsystencję, jakbyś chciał to wepchnąć. Czekaj. No, możesz komuś okno wybić generalnie. Dobra. Pa, pa. Pa, pa.